Jak zastajkować tokeny flare? Otóż wybieramy tokeny flera. Jeżeli nie mamy, mamy tylko na przykład zrapowane flary, no to wystarczy je po prostu odwarpować, ponieważ nie jesteśmy w stanie tutaj wrzucić do stakingu tokenów w formie zrapowanej. Także musimy je najpierw odwarpować, jeżeli takie mamy, chyba że po prostu mamy od razu tokeny flare na portfelu. No to na zwyczajnie świecie wybieramy sobie token flare, potem sobie klikamy tutaj na trzy kropeczki teraz aktualnie robię odwrapowanie, ale tak, trzy kropeczki, stake, tak, opcja stake'u, trzeba ją najpierw enablować, trzeba najpierw pozwolić na to, najpierw musimy połączyć nasz adres tego głównego, głównego, że tak powiem łańcucha C, połączyć go z korespondującym tutaj łańcuchem P, no i wtedy jeżeli mamy to połączenie, możemy rozpocząć Kolejny etap, czyli tak zwany cross-chain. cross, -chain. cross -chain polega na tym, że my z łańcucha C przenosimy to na łańcuch P, ponieważ cały staking odbywa się właśnie na łańcuchu P. To, co do tej pory wszystko się działo, czyli ta cała delegacja do FTSO i tak dalej, działa się na łańcuchu C. Teraz musimy iść na łańcuch P, jeżeli to chcemy zrobić. Oczywiście nigdy nie wystrzelajmy się ze wszystkich naszych flerów, które mamy, zawsze troszeczkę zostawmy na opłaty, Czyli w tym przypadku mam 50 390 tokenów flare, więc sobie przeniosę na łańcuch P 50 000. No powiedzmy 5010 50 tokenów, tak? No i co, klikamy sobie Continue. I teraz musimy zrobić tutaj um, transakcję transferu. Jeżeli przyniesiemy sobie tutaj na ten łańcuch P, no to one oczywiście będą tam dostępne. Jest to oczywiście kluczowe, bo na razie jesteśmy w drugiej fazie stajkowania, czyli połączenie między łańcuchem C A P nie jest tutaj e, jak gdyby online, że tak to mogę określić. Nie ma jeszcze tego takiego. Połączenie robimy to jeszcze póki co ręcznie. OK, mamy na łańcuchu P tutaj nasze tokeny, więc jesteśmy gotowi do stake'owania, a więc po prostu klikamy sobie stake, no i tu mamy jeszcze krótki opis odnośnie tego, o co chodzi. Hmm, oczywiście z takich kluczowych wymagań jest to, żeby mieć przynajmniej 50 tysięcy tokenów flare no i muszą być zablokowane na przynajmniej 14 dni. Jak chodzi o nagrodę, to o tym sobie za chwilkę powiemy, kiedy je odbierać. I tu mamy listę prowiderów, czyli listę walidatorów aktywnych. No i teraz tak, na co zwracamy uwagę? Na to. Mm... Teraz akurat tego uptime'u nie ma pokazanego, ale taka ciekawa kwestia expires za 14 dni. Tu akurat Focus TSO jest fajnym przykładem tego, że za 14 dni kończy się tak zwany self-bond. Self-bond to jest um, takie tokeny, które każdy walidator musi sam blokować na przynajmniej 60 dni. Czyli 14 dni zostało self-bonda i 14 dni wasz stake musi minimum trwać. Tak więc na ten moment do Focusa jeszcze można te tokeny oddelegować. Ale jak sobie troszkę niżej na, na tej liście przejedziemy, no to się okaże, że są tacy walidatorzy, którzy są tutaj oznaczeni na kolor szary, czyli generalnie nie można już do nich stajkować, z tego względu, że ich selfbond wygasa na przykład za 5 dni, za 9 dni, czyli mniej niż 14 dni. Do tych walidatorów już nie da się yy, rozpocząć aktywnego stake'a, więc po prostu musisz tutaj poszukać kogoś innego, innego walidatora. No ja osobiście, yy, oczywiście polecam Wam sobie oddelegować na staking, tak, czy po prostu zastajkować do yy, fokusa TSO no czyli po prostu idziecie po tej liście, wybieracie fokusa TSO, oczywiście mamy teraz dwa walidatory, także na ten moment pewnie ten już jest nie do oddelegowania, bo już jest mniej niż 14 dni, ale ten drugi jest z większym zapasem. Wystarczy po prostu wpisać liczbę tokenów, którą chcecie wysłać na staking, 50 tysięcy oczywiście jest minimum, liczbę dni może być dłuższa, ale nie musi być dłuższa, nie ma żadnego benefitu czy profitu z tego, że na dłużej po prostu token tam blokujecie, więc generalnie 14 dni jest tym minimum myślę, że to jest na ten moment optymalna liczba. Po prostu klikacie sobie continue, no i tyle. Jest to zastajkowane i potem jest kwestia odbioru. Odbiory, nagród za staking są w pewnych etapach, co cztery epoki następuje odebranie yy, nagród za stajkowanie i to nie jest tak, że Wam się kończy akurat stake i macie do odbioru nagrody. Pytanie, w jakim momencie tutaj tego całego cyklu się znajdziecie, ale o tym yy, też oczywiście więcej jest w innych materiałach yy. Tutaj chodziło po prostu o to, żeby pokazać, jak zrobić delegację tutaj Waszych tokenów na staking, czy po prostu jak zastajkować Wasze tokeny flares z poziomu Bifrost. Także z tym Was zostawiam. Dzięki Wam, trzymajcie się. Hej!